Nie proponuję, żebyście Państwo po pierwszej sugestii lekarza rodzinnego przestali uprawiać coś, co robiliście przez całe życie. No, dajcie sobie spokój. Zresztą mój zawód, moja praca, moja codzienność to jest weryfikowanie pacjentów odrzuconych od sportu. Ja mam, do mnie przyjeżdżają ludzie z całej Polski zdyskwalifikowani na różnych poziomach. Ktoś tam inwestował w syna czy w córkę w tenis, 10 lat wyczynowego, masa kasy. I zdyskwalifikowany, bo coś się pojawiło, jakieś kurcze dodatkowe. I tak, to jest taki jeden przypadek. Takich ludzi jest cała masa i ja tych ludzi weryfikuję ponownie. Większość z nich wraca do sportu. Większość z nich, ja później widzę, jakie osiągają wyniki i wiem, co się z nimi później dzieje. Więc nie dajcie się Państwo tak... ale też nie dziwcie się lekarzom, bo... to jest to, co powiedziałem. Wiecie Państwo, gdyby komuś z Państwa coś się stało, to lekarz, który wydał Wam zaświadczenie, pójdzie do więzienia. Albo przynajmniej straci prawo wykonania zawodu. To na 100%. Ale ten lekarz przyjmuje 1000 pacjentów miesięcznie. I dlaczego akurat ma 1000 ciężko chorych ludzi przyjmuje? I dlaczego ma iść do więzienia z waszego powodu? No to co wam powie? Że nie możecie trenować, nie po tym macie. No, to jest najprostsze. Tak jest. Poza tym jeszcze jedna sprawa. Jak ja popełnię błąd i ktoś z państwa umarł, a ja wam dałem zaświadczenie, że możecie trenować, no to już mnie tak łatwo do więzienia nie będzie wsadzić, łatwo, i ja będę się mógł bronić. Dlaczego? Będę pokazywał, udowadniał, że zrobiliśmy takie badania, że zrobiliśmy takie badania, że zrobiliśmy to, że zrobiliśmy tamto. Będę mógł się bronić. Natomiast takiego lekarza rodzinnego to zakraczę. No przyjedzie TVN, uwaga, albo coś takiego, no i rozjadą go na miazgę. Znam tylu ludzi, którzy biegają z rozrusznikami serca. Rozrusznik serca to jest pikuś. Gorzej jest, bo rozrusznik serca zabezpiecza nam czynność minimalną. Zabezpiecza nam czynność minimalną. Te nowoczesne rozruszniki serca, one mają taką funkcję nawet reagowania odczytu zapotrzebowania na tlen i zwiększają swoją częstotliwość podstawową wraz ze wzrostem obciążenia. Oczywiście, proszę Państwa, rozruszniki są zakładane z miliona powodów. Nie tylko dlatego, że są zahamowania, które się czasami pojawiają, dlatego ma ktoś założony rozrusznik, a standardowo chodzi bez rozrusznika, on chodzi na własnym sercu. Natomiast także na pytanie, czy jak ma rozrusznik, to nie może biegać, odpowiedź jest najczęściej może. Ale gwarantuję Panu, że to nie będzie już rekordzista świata. Chyba, że w M100, M95, M90. Ale powiem Pani tak, pewnie potraktował, że ma Pani trochę nerwicy, bo inaczej by Pani tego magnezu nie zaproponował. Ja uważam, że suplementacja jest przereklamowana, zdecydowanie. Nie ma firm farmaceutycznych, nikomu nie muszę nakręcać. Osobiście zamieniłbym wiele takich preparatów na dobre buty, których nigdy dosyć, mam ich całe szafy. Jeśli się odżywiamy dobrze, jeśli jemy dużo warzyw, jeżyn, owoców, to suplementacja jest praktycznie niepotrzebna. Starszych po 80 roku życia to jest wręcz szkodliwe i naciąganie tych osób. Oczywiście można odwrócić pytanie, czy jak się suplementuje, to mi to będzie szkodziło? Na pewno nie. I magnez, i potas, i sus się wysiusia spokojnie i... Nie ma z tym problemu. Z powodu niedoborów będziemy mieli kołotania. Ale dlaczego Pani ma mieć niedobory? Aktywność fizyczna na pewno zwiększa zapotrzebowanie też na minerały. Żeby to tak skończyć. Jeśli Pani ma taką potrzebę, proszę brać, można brać sobie magnez B6, można brać sobie inny magnez, można brać sobie kalium, potas, takie inne śmaki. Można sobie go brać, bo my go nie przedawkujemy. Rzeczywiście niektórzy ludzie tracą więcej sodu, tracą więcej magnezu, tracą więcej potasu. Kofeina go rzeczywiście wypłukuje, aktywność fizyczna intensywna go rzeczywiście wypłukuje, ale generalnie w populacji jest naprawdę ciężko zaburzyć, spowodować niedobory magnezowo-potasowe. Natomiast jeśli one już wystąpią, to hipopotasemia, hipokaliemia, hipomagnezemia, czyli obniżone poziomy magnezu, potasu, są przyczynkiem do arytmii. Ale proszę Państwa, po prostu się nawadniajmy. Część z nas się odchudza w tak ciekawy sposób, że jeszcze przy okazji nie dopija. No to już jest to dobra kombinacja z wagą. Sam czasami tak robię, nie?
jak po treningu chcę mniej ważyć, to tak do końca nie piję. Ile? Jeszcze do łazienki i podprócić, jeszcze i na wagę. I wtedy, o, wtedy jest dobra waga. Ale no, lepsze wiadomo, że w końcu się trzeba napić. Proponuję napić się wcześniej wody normalnej, czy wody z elektrolitami, ale to nie jest... Dużo sodu tracimy, co ciekawe. Nie mówi się o sodzie, a my dużo sodu tracimy. Mówi się, że to jest jakaś tam biała trucizna obok cukru, sód. A w naszym przypadku, proszę Państwa, w przypadku sportowców tak wcale nie jest. Ja pamiętam, jak byłem młodym sportowcem, miałem tam 15 lat, 16, pojechałem na pierwszy obóz sportowy i posadzili mnie z maratończykami. Przy stole siedziałem ja i trzech maratończyków. No ja to wziąłem tą solniczkę i tak puk do tej zupy, a chłopcy wzięli, odkręcili tą solniczkę i wysypali. I każdy po solniczkę i ze stołów pozabierali. No jak Państwo wiecie, jak wyglądają nasze dresy po treningu, prawda? To czasami jest, kiedyś się tak często nie myło jak dzisiaj, na takich obozach sportowych jak się wyjeżdżało, to te dresy po prostu były sztywne od soli, więc utrata sodu też jest olbrzymia i bardzo dużo powikłanie z hiponatremii. Trzeba pić. Pić. A powiem Panu tak, ta książka właśnie, między innymi, i teraz spotkałem drugą publikację niedawno, przekazuję dla Pana dobrą wieść. Otóż okazuje się, że działanie uboczne kofeiny było przesadnie opisywane i kofeina nie szkodzi, zresztą jest dopuszczona, nie jest środkiem dopingującym również, prawda? Kofeina nie jest, jest na liście obserwowanych środków, ale nie jest na liście WADA czy innych instytucji na liście środków dopingujących. Pamiętajmy o tym, że ona odwadnia, ale czy szkodzi? Nie. Jak ktoś lubi kawę, proszę ją pić. Jak pan lubi kawę, niech pan pije tą kawę. Nowe badania. Jakbym powiedział coś takiego 2 lata temu, to jeszcze uznano by to za herezję. Teraz się okazuje, że z kofeiną nie jest tak źle. Natomiast rzeczywiście odwadnia, no więc szklankę kawy, szklankę wody. No. Bo źle jest, jak pan się odwodni przed biegiem, prawda? No to jest zła sytuacja. No ale jeszcze gorsza jest, jak po pierwszym kilometrze trzeba iść siusiu. No to już jest tragedia, jak się z nami widuje takie przypadki, gdzie do końca dudnią na starcie, po czym lądują w krzakach po 5 kilometrach, no bo to gdzieś trzeba umiar jakiś taki, rozsądek jeszcze nie skazany. To czy lekka bradykardia jest oczekiwana u sportowców, którzy biegają powiedzmy 70 km tygodniowo i jej brak jest niepokojącym objawem? Dobre pytanie. Wie pan co? Jedni ją mają, inni jej nie mają. Po takiej ilości treningu nie przejmowałbym się tym, że nie ma pan bradykardii, mimo że pan biega 50-60 km tygodniowo. Ja osobiście tą dolną granicę tętna i to niskie tętno, jak go mam, to zazwyczaj mam formę. Ale czasami pobiłem parę życiówek i wcale nie miałem tej bradykardii, czyli tej takiej odruchowej, oczekiwanego spadku tętna jako czynnika adaptacyjnego, jako objawu wzmożonego działania układu parasympatycznego i w ogóle adaptacji serca do wysiłku. Czy odpowiadając krótko, bradykardia jest czynnikiem, który wskazuje na adaptację do wysiłku. Jej brak nie jest koniecznie, czy niekoniecznie, jej brak nie jest niepokojącym objawem. Ale to może w takim razie w drugą stronę, bo ja sam pamiętam w czasach, jak dużo biegałem, moje tętno momentami schodziło do 37 na przykład i sam eksperymentowałem z sobą, pamiętam, to były takie zabawy z sobą, że siedziałem przy biurku, starałem się tak oddech uspokajać, patrzyłem jednocześnie... No, wszyscy się tak bawimy, no to myślę, że jesteś jedyny... To jak z tą wagą to samo, ten sam numer. Czy w jakimś momencie coś się zacznie ze mną dziać? Były takie momenty, że na przykład schodziłem do 36, że czułem lekkie zawroty głowy. Bo się przydusiłeś. To jest taka dziecięca zabawa. No. Wypuściłeś powietrze, zrobiłeś próbę walsalwy, znieruchomiałeś, gałki ci oczne wyszły, no i się zasłabłeś. No. Ale wszyscy się tak bawimy. No. Czy nie ma tutaj jakiś ryzyk, że nie wiem, nie, snu, nie. Czy to już tak rzadkie, że to spowoduje, że jakiś zakrzep, czy no nie wiem, co tam. Nie. Słuchajcie, z tą bradykardią to też jest tak, że kiedyś się mówiło 50, później 40, teraz się mówi 30, jedni mówią 30, drudzy 40. Kiedy bradykardia jest bradykardią do obserwacji? Na pewno 30 mniej i pauzy 3 sekundy więcej. To jest takie, jakbym miał z lekarzami do czynienia, to bym tak to przekazał w takim krótkim tym. 30 mniej
i pauza 3 sekundy więcej. Jaką Państwo macie pauzę, to tego nie wiecie, no bo Państwo mierzycie sobie tętno na pulsometrze, prawda? On pokazuje tętno. Jak macie 30, to macie pauzę 2 sekundy. Jak macie 60, to macie pauzę sekundę, prawda? Bo to jest częstotliwość. Żeby mieć pauzę 3 sekundy, to musielibyście mieć 20. Dokładnie. Są pulsometry, słuchajcie, są pulsometry, które heart rate, variability, mają podają zróżnicowanie rytmu. Polar 600 chyba zdaje się ma w tej chwili to. Tak, 1:1, one, tylko że strasznie szybko pamięć tam się jest wyczerpywana. Tak, ale on działa tylko wtedy, kiedy wiesz, on działa tylko wtedy, kiedy masz w nocy zapięte, on nie działa w biegu. Słuchajcie, mam sportowca w obserwacji, który ma ten pulsometr, mam sportowca w obserwacji, który ma przerwy 6-sekundowe. Bo już powinienem mu wszczepić rozrusznik. Jeszcze tak zwlekam z nim trochę. A w jakim jest wieku? No młody chłopak, 20 parę lat. I on śpi z tym Polarem i no nie przyjeżdża do mnie na holtera raz na pół roku, no bo nauczył się z tego Polara korzystać i sprawdza sobie tą. Zahamowanie zatokowe, bradykardia jest powodem, bo to też arytmia, prawda? Zahamowanie to jest też forma z arytmii. Arytmia może być zahamowaniem, może być bradykardią, czyli zwolnieniem, a arytmia może być, to są też szybkie rytmy, tak zwane tachykardie. Bradykardie wolne, tachykardie szybkie. Wiesz co, wie pan co, spoczynkowe wysokie tętno jest przyczyną pewnie z 15% młodych osób, które przychodzą do mnie na wizytę. Prawie się nie zdarza u sportowców. Jeśli młoda dziewczyna przychodzi do mnie i mówię, ale panie doktorze, bo ja mam tętno 90-96-100 cały czas. I pytanie, ja nie muszę, ja tylko dlatego ją pytam, żeby być kulturalny i grzeczny, ale wiem, jaka będzie odpowiedź na pytanie. A co pani robi? Nic nie robię. I to jest, tak się dzieje. Natomiast jeśli, i ona nic nie robi, ona siedzi, no nic nie robi, no. Jeśli się zacznie ruszać, to jej tętno spadnie. No pan zaraz mu powie, że mnie nie spadło. Ale pan nie miał 90. Panu może nie spać, jak pan miał 60, to panu nie spadnie do 50. Ale jak pan ma 90, a pan ma 100 wyjściowe, to panu spadnie. To państwu spadnie jako adaptacja do wysiłku. I to jest najprostsza rzecz. No, jeśli chcemy mieć tętno spoczynkowo obniżone, to zacznijmy się ruszać. Oczywiście, no, jeśli tętno spoczynkowe wysokie, może być przyczyną choroby. Może być przyczyną choroby. Stenozy aortalnej, stenozy mitralnej, nie do rozwoju komory, zaburzeń w krążeniu płucnym, tysiąca powodów. Ale jeżeli jesteśmy zdrowi, zakładamy, że jesteśmy zdrowi, to wśród młodych ludzi zdrowych najczęstszą przyczyną tachykardii, szybkiego bicia spoczynkowego serca jest nic nie robienie. Rozumiem, że ty nie mówisz o przypadku nic nie robienia i nie mówisz o przypadku tętna 100, tak? Od 70 do? 150 to jest patologia. Są ludzie, którzy są bardzo reaktywni, nie? Że jest tętno i ciśnienie białego fartucha. Wchodzi do lekarza i wybucha. I już ma jazdę nieprawdopodobną. No to trzeba mu założyć holtera po prostu, nie? Zobaczyć, jak taka osoba reaguje w spoczynku. A to jest jakaś kazuistyka, naprawdę. Rzadka sprawa, nie? Zapraszam. Jeśli to jest to pan, to zapraszam serdecznie. Jeśli to nie pan, tylko ktoś panu znany, to też zapraszam. Bo jeśli jest atrezja, czyli jest komora w zaniku, jeśli jest niedorozwój jakiejś części i serce po prostu nie nadąża pompować, bo... Ale na pewno taki poziom tętna spoczynkowego to nie jest normalny, prawda? Także to... Jeśli ktoś, kto trenuje i ma tętno spoczynkowe 90-100 i trenuje miesiąc, pół roku, rok, i ma dalej to tętno, to coś jest, nie, trzeba to sprawdzić. Ja bym chciał poprosić o próbę ułożenia definicji wysiłku intensywnego, bo tutaj zresztą bardzo często mówiąc o uprawianiu sportu amatorskiego, pada taka definicja intensywnie trenuje. Weźmy to do tego przedziału 40-60 km tygodniowo. Co też jest w ogóle ciekawym wątkiem, bo na konferencji sekcji sportowej kardiologii była informacja, że wysiłek fizyczny to 3 razy w tygodniu pół godziny. Ale okej, weźmy tego człowieka 40-60 km tygodniowo. I co to znaczy, czy już sam fakt to jest intensywny wysiłek, bo są dwie możliwości zrobienia tego, takiej objętości. Można to zrobić w dwóch treningach po 30 km. Można to zrobić w 6 po 10, ale bardziej by mnie
inna kwestia, bo Pan dał taki doskonały przykład modelowy ułożenia treningu, 50% wybiegań, interwały, siła, skipy, rytmy. Moim zdaniem to 20% amatorów, którzy biegają od roku do trzech, robią takie rzeczy. Reszta biega albo wychodzi i biegną w komforcie cały czas w połowie pierwszego zakresu i dobiegają do objętości 300, 400, 500 km tygodniowo. Ale są też tacy, jak czytam, ale też jest druga strona skali, że są tacy, którzy właśnie na początku tego sportu na każdym treningu robią życiówkę. Bo nawet jak wychodzą z planem, że tam lekko sobie pobiegną, no to taki ich niesie, że tam po te swoje rekordowy czas. No i teraz, gdzie jest ta intensywność treningu? Przy założeniu, że objętość będzie stała 60, to czy ta intensywność taka bardzo minimalna i takie wyklepanie kilometrów, czy jest bezpieczniejsze dla serca niż, a może odwrotnie, może lepsze dla serca jest jednak taka wysoka intensywność tych ćwiczeń naszych? Dobre pytanie, bardzo obszerne. Odpowiedź też powinna być bardzo obszerna. Wie pan, dla mnie, jak miałem 20 lat, jak wychodziłem na 20 rozbiegania po 4 minuty, to usypiałem. No teraz by mnie zapiło, więc pierwsza sprawa to jest wiek, prawda? Druga, tu się sprawa zaczyna. Druga, płeć i cała masa różnych czynników. Nie ma definicji wysiłku nadmiernego, który nam szkodzi. To jest takie zdanie, które zapamiętałem. Ostatnie zdanie, jak do Państwa wychodziłem tutaj, nie ma definicji nadmiernego wysiłku. Natomiast, proszę Państwa, gdzieś nas obowiązuje wszystkich taki zdrowy rozsądek i czucie tego wszystkiego. Recepta na zdrowie, to jest takie ostatnio modne powiedzenie, Pan powiedział 3 razy po 30 minut. Nie, tak nie jest. Zanim wyszły jakieś recepty ułożone przez amerykańskie towarzystwa, europejskie towarzystwa, polskie towarzystwa, to ja po 30-40 latach biegania ułożyłem tą receptę i ona dokładnie odpowiadała temu, co oni wymyślili wszyscy. Więc każdy z nas, takich zawodowców, ludzi, którzy długo biegają, wie, że to się zmienia, to trochę wygląda inaczej. Każdy z nas w różnym okresie życia ma to też inaczej. Ja bym zachęcał do tego, żeby nie robić eksperymentów na sobie. Jeśli Państwo nie macie trenera, to jest też, mamy do rozdania 5 książek na koniec. Warto wesprzeć się jakąś pozycją. Warto mieć swojego trenera, który podpowiada, jak układać treningi. I ten healthy lifestyle, ten zdrowy styl życia, to nie jest 3 razy w tygodniu po pół godziny. To jest dużo za mało. Zdrowy styl życia, to co... Wiecie co? Nie daje się ręki i głowy obcinać, ale ja bym powiedział tak. Ja przewidziałem te amerykańskie i te europejskie. To się też zmienia z wiekiem. Myśli Pan, że ja nie wolę biegać szybko po asfalcie? Czuć, jak mnie niesie poniżej 4 minuty, jak sobie pukam piątkę czy dyszkę, jak jestem w dobrej formie? No fajnie! Tylko to się najczęściej kończy tak, że łapię kontuzję i zmusza mnie życie do tego, żeby wrócić do tego treningu skompensowanego, w którym jest i siła, i rozciąganie, i stabilizacja, i wszystkie inne elementy. Ja nie dlatego robię te elementy, bo ja je lubię. Ja tego nienawidzę. Jeśli podpieracie jedną ręką, robić jakieś głupie wymachy. Nie cierpię tego. Robię to, bo muszę. Robię to, bo żeby nie mieć kontuzji. Robię to, ale też zobaczyłem, że w wieku 53 lat te wyniki, które zrobiłem najlepsze wszystkie, ja zrobiłem na bardzo małej objętości. Wcale nie trzeba biegać dużej ilości. Proszę Państwa, przeginałem i Wy przeginacie. W większości przeginacie z ilością kilometrów. Wcale nie trzeba dużo biegać kilometrów. Ja dzisiaj jestem przekonany, że ja przygotuję się w wieku 53 lat na 36-30 dychę na kilometrażu 40 tygodniowo. Wcale nie trzeba biegać dużo kilometrów, trzeba je biegać mądrze. No ale już nie, słuchajcie, ja wam wszystkiego nie powiem, no bo mnie ogracie. To jest na pewno duża wiedza i to jest na pewno duże doświadczenie, ale trzeba mieszać bieg, trening. Biegacz nie może tylko biegać. Biegacz,
A ja to uwielbiałem, tylko biegać. A tak się nie da, bo się w końcu sypie. Posypałem się achillesy, kolana i tak dalej. I ja więcej czasu spędzam na leczeniu kontuzji. Ja więcej czasu spędzam na leczeniu kontuzji niż na takim bieganiu, które daje mi frajdę, gdzie mnie niesie, tak jak jesienią, gdzie już mówię, poniżej 4 minut biegałem 20. Na tlenie normalnie, no, czułem się doskonale w wieku 53 lat, no, ale się posypałem też. Więc wracając do pańskiego pytania, to jest zawsze duża sztuka ułożenia dobrego treningu, ale to nie jest 3 razy po 30 minut. I to nie jest i to dla mnie nie jest 100 km tygodniowo. Jeśli mówimy o zdrowym stylu życia, to jest to trening prawie codzienny. A jak nie idziemy na trening, to idźmy na dyskotekę wieczorem. Rewelacja. Dyskoteka robi rewelacyjnie, jeśli chodzi o rozluźnienie mięśni, jeśli chodzi o rozluźnienie tkanek. Ja po dyskotekach biłem życiówki. Po wszystkich dyskotekach biłem życiówki. I do dzisiaj tak mam. Wieczorem idziemy na dyskotekę, na drugi dzień poprawiam życiówkę. Ja mówię o tej życiówce old boyów, nie? Już nie tych, nie tam, tak, takiego tam M50. Ale czyli dla mnie, ja nie wyobrażam sobie dnia bez aktywności fizycznej jako formy zdrowego stylu życia, a jeśli robię taki dzień, to gryzę ludzi, a ja żeby nie gryźć, to robię go perfidnie wtedy, kiedy mam zawody i robię super kompensację taką, czyli startam, ostry start tydzień przed biegiem, a w końcówce odpuszczam dzień, żeby złapać świeżość, albo nawet dwa. Nie? Znaczy dwa to mi się nie zdarzyło, bo bym pierdolca dostał, ale odpuszczam jeden dzień, a poprzedniej robię po prostu, nie wiem, 7 km rozbiegania, trochę rytmu. Kiedy jestem w gazie, nie? To tak to robię. Natomiast w zdrowy styl życia, ale ten dzień, kiedy nic nie robię, idę. Jeszcze zmuszam moją dziewczynę, żeby szła ze mną. 5 km, 7 km. Słuchajcie, szybki chód jest świetnym treningiem. Jak ktoś ma z was kontuzję i nie może biegać, to niech chodzi. Chód jest treningiem. Kiedyś była nawet taka szkoła, gdzie się dzieliło treningi na ile przechodzimy, ile przebiegamy. Ale poszliśmy z medycyny, poszliśmy w treningi. Ale tutaj było takie pytanie, które ja bym uszczegółowił, bo proszę. Ono jest dosyć ciekawe. Problem jest tylko taki, że wydaje mi się, że tak jak mamy różne badania dotyczące właśnie tego, jaki dany trening jest tutaj, jak w ogóle mierzyć tą intensywność i taki jak mamy, nie możemy za bardzo zrobić badań na ludziach, bo to jest wrażliwa sprawa. I wiadomo, że trening intensywny, to znaczy taki, że dzień w dzień życiówka, to jest no, długofalowe, poczujemy pewnie na sobie, że to jest niedobre dla nas i pewnie jeżeli nie będzie tego odpoczynku co jakiś czas, to będzie niedobrze. Natomiast chyba raz na jakiś czas nie ma żadnego dowodu na to, że to może być ryzykowne dla zdrowia. Natomiast pytanie jest właśnie takie, czy nie słyszałem o tym, żeby były jakiekolwiek badania, pokazujące, że mogą być jakiekolwiek negatywne efekty wejścia na dużą intensywność. Natomiast są badania pokazujące, że dzieją się jakieś niepokojące rzeczy z sercem zawodników po bardzo długich wysiłkach. I teraz... Proszę Państwa, zróbcie maraton i pobierzcie sobie troponinę. To jest taki enzym, który wskazuje na zawał serca. Wszyscy będziecie mieli podwyższoną. Na 100%. Zróbcie sobie echo, będziecie mieli gorszą funkcję skurczową prawej komory i poszerzony lewy przeciągnik. Na 100%. Zaraz po maratonie. Czyli będzie ewidentny dowód na uszkodzenie serca. I tak ma każdy z nas. Mniejszy trening, mniejsze uszkodzenie, większy trening, większe uszkodzenie. Każdy z nas to przerobi. Stąd te problemy, które się u niektórych sportowców pojawiają, bo niektórzy nie okupują tego skutkiem docelowym. Czynność prawej komory wraca do normy, lewy przysionek się zmniejsza, komora lewa też po zaprzestaniu treningu wraca, ale niektórym z nas pozostają trwałe ślady i trwałe zmiany w postaci zwłóknień. Które są substratem później, dla tej wariacji elektrycznej, która powstaje w postaci trzepotania, migotania przedsionków i komorowych zaburzeń rytmu. Przy czym to jest to, co ja już mówiłem. Pobiegnie nas 10 tysięcy i jednemu z... Wszystkim nam się pogorszy funkcja skurczowa prawej komory, wszystkim nam pójdzie troponina w górę, ale tylko jednemu to zaszkodzi. Któremu? Nie wiemy. Nie wiemy, któremu z nas to zaszkodzi. No tak, tylko że mówiąc o tym, że po maratonie mamy na przykład podwyższony ten poziom troponiny, co jest raczej... Dowodem na martwicę serca.
co jest raczej bezdyskusyjne, czy podobne wskaźniki pojawiają się też na przykład po bardzo szybkim biegu, chociażby na piątkę? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale nawet jest tak. Im dłuższy bieg, tym więcej. Nie. U ultramartończyków jest mniej troponiny i uszkodzenia serca. U ultramartończyków. Czy oni muszą iść w tlenie cały czas, nie? Oni idą w tlenie. No, ultramartończyk nie wchodzi w poziom beztlenowy. To on nawet przez sekundę. Większe objawy występują u tych 5-10-kilometrowców niż u maratończyków. Dziękuję bardzo. Destrukcji takiej przejściowej serca. Ja to akurat głównie te badania widziałem na ultramaratończykach i to mnie najbardziej tak przekonało, że ten długi, ciągły, ale nawet spokojny wysiłek powoduje właśnie jakieś uszkodzenia. A nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego do tej pory nie widziałem żadnych badań na po prostu krótkich, ale bardzo intensywnych wysiłkach. Są badania pojedyncze, nie ma badań randomizowanych. W ogóle nie ma dobrych badań w sporcie, które by... Proszę Państwa, dobre badania to są z tak zwaną podwójną ślepą próbą na dużych grupach. I w sporcie zrobienie tych takich badań jest niezmiernie trudne. Bada się jakąś grupę, a nigdy nie ma grupy porównawczej. I nie widziałeś, Adamie, są takie badania. Są takie badania, podeślę Ci, które pokazują, że w biegach ultramaratońskich dochodzi do mniejszych zaburzeń niż u biegaczy na przykład maratonu czy połówki. Znaczy, ale to cały czas nie dotykamy tego, co mnie interesuje, czyli intensywności, prawda? Bo, ale co to jest wysoka intensywność? Słuchaj, wysoka intensywność, ale co to znaczy wysoka intensywność? Wysoka intensywność to jest 800-1500, to jest wysoka intensywność. No chociażby. No. No okej, ale moja piątka dycha w sensie, że ja rozumiem, że to jest wysiłek w moim rozumieniu tlenowy, ale jednak już dosyć mocny. I teraz czy tutaj się pojawiają... To mnie najbardziej interesuje bieganie, czy tutaj się pojawiają też, czy tu są jakieś badania, które pokazują, co się dzieje z organizmem po właśnie tego typu wysiłku. A to wiesz co, to ja odpowiadam na to pytanie po raz drugi i może się nieprecyzyjnie wyraziłem. Po każdym biegu może wzrosnąć troponina i najczęściej wzrasta, takim intensywnym. Widziałem badanie, badanie naukowe, które pokazywało, że u ultramaratończyków było mniej zmian świadczących o uszkodzeniu serca w postaci wzrostu takiego białka, które występuje w niewydolności krążenia, w postaci wzrostu troponiny, w postaci zaburzeń kurczliwości prawej komory, bo co ciekawe, w sercu prawa komora gorzej reaguje na aktywność fizyczną, na intensywność niż lewa, niż u maratończyków i u krótszych biegaczy. Nie satysfakcjonuje Cię ta odpowiedź. Nie, ale... Może, że jeśli biegamy wolniej, nawet jeśli dłużej, jest to bezpieczniejsze dla naszego serca niż te biegi bardziej intensywne, mimo że krótsze. Takie są sugestie, tylko takie, tak wynika z tego, co mówię niby. Ale ja Państwa dalej zachęcam do tego, żebyśmy robili wszystko. Wybieganie, siłę, stabilizację, rozciąganie i raz w tygodniu w palnik tak do ten. I to jest bodziec, słuchajcie, dopiero ten, no nie ma bodźca, nie ma rozwoju, nie? No przecież nie będziemy klepać wiecznie po 7 minut, nie? No kto z Was chce klepać po 7 minut na całe życie? No nikt. Ja mam takie jeszcze pytanie, chyba że ktoś, bo za dużo może ja tych pytań zadaję, a tutaj może ktoś ma, natomiast jeszcze interesuje mnie ta sprawa tego EKG wysiłkowego, czy w ogóle próby wysiłkowej, kiedy wchodzimy na bardzo wysokie intensywności, gdzie zazwyczaj lekarz rzeczywiście, ja pamiętam swoje EKG wysiłkowe, kiedy lekarz postawił mnie na bieżni, ja szedłem, on mi tam troszkę, nie chciał, żebym biegł, bo tam bał się, że spadną te elektrody. Elektrody, więc on mi po prostu podwyższał, no i tam idę pod tą górkę, tam tętno dochodzi do, no nie pamiętam, ale w każdym razie było tak, że no, czułem, wiecie, no przyjemnie się rozgrzany, ja mówię, o koniec. Ja mówię, zaraz, już ja nawet nie zacząłem się męczyć, nie? Nie, to już kończymy. No i teraz, ja kiedyś próbowałem się dowiedzieć od jakiegoś kardiologa, dlaczego nie wchodzimy na wyższy, on mówi, że nie, bo to jest jakoś tam zakazane, bo to jest ryzyko i tak dalej. No, tylko pytanie, czy... Bo może nie ma żadnej obawy, że my cokolwiek tracimy. Może nie możemy się niczego więcej dowiedzieć z naprawdę wejścia na wysokie... Super pytanie, skończenie. Super pytanie. Absolutnie tracimy, pieniądze tracisz, wszystko tracisz, nic nie zyskujesz, nic się nie dowiadujesz. Taka próba wysiłkowa nie ma sensu. Taka próba wysiłkowa nie ma... 90% prób wysiłkowych, które robię, to są u mnie, to są próby do odmowy.
albo przynajmniej do tak zwanego tętna maksymalnego, albo do odmowy. To jest sprawa wysiłkowa. Przyjeżdżacie, wydajecie mi ileś pieniędzy, dużo zazwyczaj, i po to przyjeżdżacie, żeby wyjść z jakąś wiedzą, żebyście, proszę Państwa, jakie macie Państwo tętno w zawodach na 5 km? W ogóle jak się wyznacza tętno maksymalne, wiecie? Skąd wyciągnąć, co to jest tętno maksymalne, które mamy? Gdzie mamy tętno maksymalne? Jak go oznaczyć, tętno maksymalne? Założyć pulsometr i wystartować na 5 albo 10 km, nie krócej i nie dłużej. 5 albo 10 km i ostatni kilometr tak przywalić, żeby na ostatnim kilometrze, żeby na mecie stracić przytomność prawie. I sobie wtedy sprawdzić, jak się miał tętno. I to się ma tętno maksymalne, proszę Państwa. I to jest tętno maksymalne. Bo jak ktoś Wam powie, że tętno maksymalne to jest 220 minus wiek, to tak jest wciąż to napisane. Czyli ja mam 53 lata, a tętno 220 minus wiek to powinno mieć 167, dobrze liczę? 167. A ja mam 193. Ja mam 167, mam 193. 167 to wchodzę, przepraszam, jak się trochę rozbudzę i przyśpieszę, to wchodzę w 167. I pójdę na próbę wysiłkową, a lekarz robi próbę wysiłkową do 90% tętna, no to... Albo 80. Albo i 70, bo już jest zaliczona próba, można powiedzieć. No i co, wejdę i co, depnę, zapłacę i wyjdę i co? I tak jak nie widziałem, tak nic dalej nie wiem, nie. Próbę wysiłkową, jeśli mamy, jeśli ta próba ma coś nam dać, to ta próba musi być wykonana. Oczywiście, co nam ta próba daje, co ona ma nam wyjaśnić, nie? Jeśli mówimy, że jeśli mamy obawy, że mamy zaburzenia rytmu serca na ostrym treningu, to jedziemy próby do odmowy. No, biegnie dotąd, aż krzyczy, że już stop i wciskamy czerwony guzik, odłączamy próbę. Albo przynajmniej do tenta tak zwanego maksymalnego według wieku, czyli... Ale to też ja nie kończę na tętnie maksymalne według wieku. Ja zazwyczaj kończę próbę, jak mi zawodnik mówi, że już nie może. No to kończymy. Przy czym, słuchajcie, na bieżni się wcale tak łatwo nie biega, nie? Bo bieżnia idzie w górę. Zmienia, to się nie leci, nawet takich miałem chojraków, co po 30 biegają tam, no powiedzmy, co po 3,20 biegają maraton i też zajechałem, bo jak się im dobrze tą bieżnię ustawi, no ale to się tak się robi, no dla nich taka próba to jest, no co tam, bo że on się boi o sprzęt, taki lekarz się też boi o sprzęt, że mu się sprzęt rozwali, no bo to też jest obawy, nie? Ja pamiętam taką jedną moją rozmowę, wiecie, no moja praca polega na tym, że jeżdżę do różnych ludzi i rozmawiam i rzeczywiście kiedyś mi się zapaliła czerwona lampka, już pal licho, że tam miałem kiedyś sam robione EKG wysiłkowe takie, że po prostu już wszedłem powoli i już lekarz kazał skończyć, ale byłem kiedyś na rozmowie u bardzo naprawdę uznanego kardiologa zajmującego się patologiami mięśnia sercowego u sportowców. Zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, że najpierw nie możemy ustalić kwestii tego, co to jest w ogóle tętno maksymalne. I on mówi 220 minus, ja mówię, kiedy panowie kończycie to badanie u tego zawodnika? On, kiedy dochodzi do tętna maksymalnego? A tak przypadkowo się zapytam, a skąd wiecie, kiedy ma być to tętno maksymalne? On mówi, a bo on mówił akurat już o tych wyczynowcach, że z nimi to oni dochodzą do tego tętna maksymalnego. A ja mówię, ale przecież to różnie, a on mówi, kiedy będzie dojdzie do 220 minus wiek. A ja mówię, no tak, ale przecież różnie może być z tym tętnem. Nie, nie, jest 220 minus wiek. Ja mówię, no ale przecież sam pan wie, tak niepotrzebnie to powiedziałem, że przecież tam różne są przypadki. I on taki zerwany wtedy nagle do mnie, ale o kim mówimy, o wyczynowcach czy amatorach? Ja mówię, no a jakie to ma znaczenie? Przecież często amatorzy trenują tak samo mocno jak wyczynowcy. A on taki, no a jak to, ale przecież nie startują w zawodach. Ja mówię, no co pan mówi, ciągle są piątki, dyszki, przecież różne krótkie zawody. On tak chwilę myśli i to ostatnie zdanie, które powiedział, pokazało mi, jak on jest daleko od tej całej piramidy, którą tutaj ewentualnie jest ten top, którym on się zajmuje tylko, natomiast tutaj jest po prostu tysiąckrotnie więcej ludzi, których on w ogóle nie rozumie, co się z nimi dzieje. On powiedział mi coś takiego. Zaraz, ale mi mówiono, że oni się nie ścigają. Nie, to było tak absurdalne, to co on powiedział, że sam się, kurde, to znaczy on bada tylko jakiś czubek góry lodowej, a tak naprawdę nie wie w ogóle, co się dzieje tak naprawdę, no, z tysiąc razy więcej, większą grupą ludzi, prawda? I to wtedy mi powiedział, kurde, ja muszę porozmawiać z kimś, kto na bieżąco jest nie tylko kardiologiem, ale też siedzi w tym sporcie. Ten człowiek akurat był okej, bo on w końcu się zdenerwował na mnie i przy mnie zadzwonił do takiego kolegi innego fizjologa, który tam też siedzi już w tym sporcie i powiedział, słuchaj, wiesz co, tu jest taki pan ode mnie, u mnie, porozmawiaj z nim, dobra? Także na szczęście to nie było tak, że powiedział, że on wszystko wie, prawda? Także to, ale to też pokazało, że naprawdę bardzo wysokiej klasy specjalista no, nie wie właściwie, czym, trochę się czym zajmuje, prawda? Także to, dlatego ja to
osobiście uważam, że jest bardzo ważne, żebyśmy, jeżeli się badamy, to u kogoś, kto rzeczywiście siedzi w tym sporcie, bo to zupełnie inaczej rozumie nasze problemy, z którymi się spotykamy. No, to jest prawda. Jest prawda, że nie ma bardzo wielu jednostek medycznych, przychodni, klinik, które tak podchodzą do sportowca. Z tym tętnem maksymalnym zadałeś takie, no to jest taki doskonały przykład rzeczywiście. Ale to tętno maksymalne to jest dobry przykład na to, że nie wszyscy się orientują, ale nie generalizujmy. Jest grupa lekarzy, którzy się znają, proponuję ich wybierać, proponuję szukać lekarzy, którzy mają doświadczenie, pytać się swoich kolegów sportowców też, gdzie byli, jak wyglądały badania. Warto też wiedzieć, no, poczytać o lekarzu, nie? Czy słuchajcie, no jak lekarz sam jest aktywny, widzicie go, startujecie z nim, no jest troszeczkę, budzi więcej zaufania niż ten pan doktor, którego tam pokazywałem, z hamburgerem ważący 140 kg z papierosem w zębach, prawda? Bo to no, też to, na pewno są jednostki, które tam gdzie się opiekują kadrą Polski, tam gdzie się opiekują zawodowcami, no to są też te jednostki, które podchodzą trochę inaczej, no to... Tak, ale właśnie to jest kwestia tego, że jeżeli ten lekarz sam uprawia ten sport, to jest jednak... Ja nie doceniałem tego, zawsze mi się wydawało, że to można sobie po prostu tak, no... No ale nie pogadasz z nim, wiesz, jak on nie uprawia sportu, to nie pogadasz z nim, nie wiesz, co ty mu powiesz, że jak biegniesz tyle, w takim tempie coś się dzieje, on tego nie czuje w ogóle, prawda? Natomiast to nie jest tak, że, słuchajcie, też, żebyśmy nie jechali po moich kolegach lekarzach, którzy... Bo nie tak chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo będę swoich kolegów bronił, to co mówią neurolodzy, no nie trzeba być dobrym neurochirurgiem, żeby wyciąć sobie pół kuli mózgu, prawda? Trzeba komuś wyciąć. Tak samo nie trzeba być dobrym koniecznie lekarzem, kardiologiem, żeby wiedzieć coś na temat sportu. Nie trzeba samemu biegać, żeby wiedzieć coś na temat sportu. To ja jestem z tym neurochirurgiem trochę. Czyli, ale na pewno jest tak, że no, lekarz, który aktywnie bierze udział w sporcie, ma tam jakąś przewagę nad... jest inaczej doświadczony. Po udarze mózgu w kontekście jedynej uchwytnej przyczyny drożnego otworu owalnego, po zamknięciu tego otworu owalnego jest przeciwwskazaniem do powrotu do aktywności intensywnej. Nie, absolutnie. Trzeba zamknąć otwór owalny i robić. To jest droga do powrotu do zdrowia. To jest droga rehabilitacji. Jak długo po zamknięciu trzeba czekać, żeby powrócić do tej intensywności sprzed wypadku? To nie zależy, wie pan co, to zależy od udaru, od tego jaki był udar. Czy pan mówi o że jest foramen owale, otwór owalny, zamknięty, bez udaru czy z udarem? Z udarem. To wie pan, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jakim stopniu, jak udar spowodował, jakie zaburzenia neuroruchowe spowodował, psychomotoryczne spowodował udar. Bo sam foramen owale zamknięty to jest sprawa zamknięta. Natomiast no, ktoś, kto ma udar, sorry, no to zależy, jaki ma ten udar, prawda? Czy to jest udar z jakimiś parestezjami niewielkimi, typu niewielkich osłabień, czy to jest niemalże paraplegia, albo starając się precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, to nie zamknięcie otworu owalnego decyduje o uruchamianiu pacjenta, tylko jak pacjent przeszedł, jak ciężki miał udar ten pacjent, ten który miał? A czy założyli, że objawów neurologicznych już właściwie nie ma, czy istnieje jakiś czas minimalny od samego zabiegu zamknięcia osoby? No powiedzmy, poczekaj, czy on dostaje później jakieś leki jeszcze antyagregacyjne, przeciwkrzepliwe? Proszę? Klopidogrel dostaje. Ale klopidogrel dostaje z powodu zamknięcia foramen owale? Czy z powodu też, bo może miał wieńcówkę przy okazji jeszcze? Nie ma sztywnej reguły, powiedzmy, że miesiąc czasu po zamknięciu foramen owale zaczyna się intensywnie aktywować. Ale takiej reguły sztywnej jakiejś nie ma. Tutaj w ogóle ja prawie związku nie widzę, powiedziałbym. Nie ma ograniczeń przed uruchamianiem się, dość szybkim po foramen owale. Jeśli foramen owale, to jeszcze jest kwestia, co tam jeszcze było, czy tam to serce było powiększone, czy nie powiększone, czy tam były napady migotania przesiątków, czy nie, bo tam mogą być jeszcze inne kwestie, prawda, mogą być napady migotania przesiątków,
myślę, że byśmy musieli trochę wykroczyć poza ramy tego naszego spotkania. Jakbyśmy ten przypadek rozpatrzyli tam dokładnie, co tam jeszcze dokładnie w nim było. Słuchajcie, ja myślę, że powoli będziemy kończyli spotkanie. Jeżeli nie ma więcej pytań, ja mam nadzieję, że jak tak... Doktora poprosimy jeszcze. Co? Poprosimy jeszcze kontakt do doktora. Są wizytówki tutaj Państwo, możecie wiedzieć. Nie ma problemu, natomiast chodzi mi o to, że jak, jeżeli ta książka, o której mówiliśmy, wyjdzie i będzie przetłumaczona na polski, to chodzi mi o to, żebyście patrzyli na nią jednak tak z jakimś, z nadzieją, że tutaj posłuchaliśmy, co doktor mówi, że jednak nie wydajemy na siebie wyroku śmierci, jeżeli biegamy, bo tak rzeczywiście można prawie mieć wrażenie ją czytając. To jest akurat napisane przez ludzi związanych z kolarstwem i oni tam, nie wiem, czy to akurat, no nie wiem, nie znam za bardzo kolarzy, musiałbym trochę poznać ich mentalność, że może oni mają jakąś taką specyfikę, żebym lepiej mógł wytłumaczyć, dlaczego oni tą książkę napisali. Ale fakt, że też, ale głównie się opierają na biegaczach właściwie tam, tych takich negatywnych historiach śmiertelnych chyba, czy tam takich, więc tutaj może nam chcą po prostu podrzucić takie kukułcze jaja, prawda, że tak naprawdę... Ale to dotyczy kolarzy i biegaczy. Kolarzy też, tak. No, mam nadzieję, że spotkanie było ciekawe i że no, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania konkretne, to do pana doktora i dziękuję bardzo wszystkim za przybycie, internautom za uwagę i w takim razie... Do przeczytania albo do zobaczenia.